Szanowni Państwo, zanim zaczniemy dzisiaj nasze obrady, uczcimy minutą ciszy. Ważne wydarzenia historyczne, które albo już miały miejsce niedawno, albo właśnie jesteśmy w przededniu tych uroczystości. W tych ważnych wydarzeniach historycznych brali udział mieszkańcy naszej gminy i dzisiaj to w sposób szczególny im oddamy cześć. Proszę o powstanie. Uczcimy minutą ciszy bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, a szczególnie Bitwy Warszawskiej z 15 sierpnia 1920 roku. Z kampanii wrześniowej 1939 roku również mieszkańcy naszej gminy brali w niej udział. Armia Pomorze. I jesteśmy też w przededniu ważnych wydarzeń z historii współczesnej. 30-31 sierpnia, porozumienia sierpniowe z 1980 roku, powstanie Solidarności i również, Szanowni Państwo, mieszkańcy naszej gminy brali w tych wydarzeniach aktywny udział. Tutaj na naszym terenie, w gminie Radomin, rodziła się Solidarność Rolnicza, a nawet muszę powiedzieć, że też byli mieszkańcy, którzy tam w Stoczni Gdańskiej brali udział w strajkach gdańskich. Szanowni Państwo, oddajmy im wszystkim hołd minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, siadamy. Szanowni Państwo, otwieram obrady 42. sesji Rady Gminy w Radominie. Na wstępie informuję Państwa, że posiedzenie Rady Gminy jest nagrywane i teletransmitowane. Administratorem danych jest Gmina Radomin. Klauzula informacyjna znajduje się na tablicy ogłoszeń tutaj na sali posiedzeń Rady oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w zakładce Sesje Rady Gminy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa radnych. Witam Pana Wójta Piotra Wolskiego. Witam zastępcę wójta Pana Sławomira Rożka. Witam Panią Sekretarz Ewę Drawert. Witam Panią Skarbnik Annę Gutkowską. Witam Pana Mecenasa. Witam kierowników jednostek organizacyjnych naszej gminy. Witam szanownych Państwa sołtysów. Witam naszych gości szanownych. Tu szczególnie wymienię prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Szymona Rumińskiego. Witam wszystkich Państwa biorących udział, uczestniczących w jakiejkolwiek formie w dzisiejszych naszych obradach. Szanowni Państwo, na wstępie przeczytam proponowany porządek obrad naszej dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Może od razu powiem, że na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Rada władna jest podejmować wszystkie decyzje. Punkt kolejny, drugi. Przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt czwarty, wybór sekretarza obrad. Punkt piąty, sprawozdanie wójta gminy Radomin z wykonania uchwał Rady Gminy. Punkt szósty, informacja o działaniach wójta za okres od ostatniej sesji. Punkt kolejny, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez gminę Radomin. Kolejny punkt, punkt dziewiąty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022-2023. Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2022 rok. Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Radomin na lata 2022-2033.
Kolejny punkt: zgłaszanie interpelacji i zapytań. Następny punkt: udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania. I punkt ostatni, 14, wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Kto z Państwa chciałby uzupełnić proponowany porządek obrad o jakiś punkt dodany? Bardzo proszę, Pani Sekretarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, proszę o wprowadzenie punktu pod tytułem rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr 19/138/16 Rady Gminy Radomin z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze uzupełnić proponowany porządek obrad? Bardzo proszę. Nie widzę, tak? W takim razie, Szanowni Państwo, proponuję, żeby po punkcie 9 dodać nowy punkt 10 właśnie w brzmieniu tutaj zaprezentowanym przez Panią Sekretarz, czyli w sumie byłoby punktów 15 dzisiaj. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do przegłosowania proponowanego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego porządku obrad. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Jak zawsze, protokół był do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie. Przejdziemy teraz do przegłosowania protokołu z obrad poprzedniej sesji. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni jednogłośnie poparli przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Kolejny punkt, punkt 4, wybór sekretarza obrad. Zgodnie z tą praktyką, którą stosujemy od początku naszej kadencji, czyli tego porządku alfabetycznego, kolejnym proponowanym kandydatem na sekretarza obrad jest dzisiaj pan Grzegorz Nosarzewski. Przejdziemy teraz do przegłosowania tej kandydatury. Szanowni Państwo radni, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanej kandydatury. Panie Grzegorzu, gratuluję. I przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5. Sprawozdanie wójta gminy Radomin z wykonania uchwał Rady Gminy. I panią sekretarz Ewę Drawert, proszę o przedstawienie nam tego punktu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Informacja dotycząca wykonania uchwał Rady Gminy Radomin podjętych na sesji Rady Gminy Radomin w dniu 28 lipca 2022 roku. Uchwała z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radomin do Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii. Przed podjęciem uchwały został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia klastra. W tej chwili trwają przygotowania do podpisania porozumienia cywilnoprawnego przez członków klastra i jego koordynatora, to jest gminę Radomin, gminę Golub-Dobrzyń, miasto Golub-Dobrzyń, gminę Bobrowo oraz gminę Dębowa Łąka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu, czyli informacja o działaniach wójta za okres od ostatniej sesji. Bardzo proszę, panie wójcie. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym odbyłem następujące spotkania. 30 lipca o godzinie 13 uczestniczyłem w pikniku z produktem polskim. Konkurs był organizowany. Uczestniczyłem w inscenizacji Powstania Warszawskiego, które odbyło się na boisku sportowym w Radominie. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi Domu Kultury Sławomirowi Rożkowi za zorganizowanie oraz Dawidowi Stachowskiemu za przygotowanie całej inscenizacji. Też chcę podziękować radnym, sołtysom i mieszkańcom, którzy tak licznie uczestniczyli w tej inscenizacji.
3 sierpnia uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym w sprawie obchodów 600-lecia wojny golubskiej z Krzyżakami. Spotkanie odbyło się w Golubiu Dobrzyniu, natomiast już inscenizacja tej bitwy odbyła się w ten weekend, w sobotę i w niedzielę. Chciałbym też Państwa poinformować, że z Panem Przewodniczącym Zbigniewem Fodrowskim byliśmy na spotkaniu Pana Starosty. Rozmawialiśmy o inwestycjach powiatu Golub-Dobrzyń, o remoncie drogi z Dulska do Wilczewa. Ona nazywa się Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin. W dniu dzisiejszym informację otrzymałem od Pana Starosty, że powiat jest już po przetargu. Przetarg wygrała firma pana Mariusza Wilczyńskiego z Rogowa i bardzo dobra informacja dla państwa i dla naszych mieszkańców. W tym roku będzie robiony remont tej drogi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie wójcie. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Proszę o przedstawienie tego projektu panią Milenę Szlejer. Wysoka Rado, szanowni państwo. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Radomin na 2022 rok stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany ze względu na niewystarczające fundusze na badanie biegłych sądowych oraz zaplanowaną profilaktykę używek poprzez organizowanie różnych dyscyplin sportowych. Wobec powyższego zmiana programu w części określającej podział zadań i środków finansowych jest konieczna. Proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, tak? W takim razie przechodzimy do stanowiska poszczególnych komisji. I tak, Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów, przewodniczący pan Jan Pilarski. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Jakie jest stanowisko Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych? Przewodniczący pan Dawid Stachowski. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. I stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący pan Waldemar Tucholski. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo radni, znamy stanowiska poszczególnych komisji. Przechodzimy teraz do przegłosowania proponowanego projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Bardzo państwu dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez gminę Radomin. I o przedstawienie tego projektu bardzo proszę panią Małgorzatę Zwolińską. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W uchwale nr 49/333/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2018 roku w paragrafie trzecim dodaje się punkt 6 w brzmieniu: pedagog specjalny 22 godziny. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Ustawą z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę w artykule 42 ustęp 7 punkt 3 litera b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela polegającą na dodaniu stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego. Na podstawie artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych
Projekt uchwały w dniu 26 lipca 2022 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Zawodowy Zrzeszający Nauczycieli, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Bardzo dziękuję. Tylko króciutko, że ustawodawca wprowadza poza już w szkołach istniejącym stanowiskiem pedagoga, psychologa, też pedagoga specjalnego i właśnie dzisiaj tą uchwałą wprowadzamy również tę zmianę. Bardzo pani dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do stanowiska poszczególnych komisji. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów. Przewodniczący pan Jan Pilarski, bardzo proszę. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Jakie jest stanowisko Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych? Przewodniczący pan Dawid Stachowski. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. I stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska? Przewodniczący pan Waldemar Tucholski. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Znamy stanowiska komisji. Przejdziemy teraz do przegłosowania. Szanowni państwo radni, kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Bardzo dziękuję. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego punktu. Punkt 9. To rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022-2023 i panią Małgorzatę Zwolińską proszę o przedstawienie nam tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Rada Gminy uchwala co następuje. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w wysokości olej napędowy 7,12 zł za litr, benzyna 6,94 zł za litr, gaz LPG 3,09 zł za litr. Zgodnie z przepisami gmina jest zobowiązana do zapewnienia uprawnionym niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do określonych przepisem prawa ustawy placówek oświatowych. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości obliczonej według wzoru określonego ustawą. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022-2023 ustalono na podstawie cen ze stacji paliw w Radominie w okresie od 1 do 14 sierpnia 2022 roku. Proszę o pozytywne rozpatrzenie uchwały. Dziękuję. Tak, bardzo dziękuję. To znaczy zawsze jest taka procedura na początku, znaczy na koniec sierpnia, na tej sesji sierpniowej przed początkiem roku szkolnego właśnie ustala się taką stawkę i my dzisiejszą uchwałą taką stawkę przyjmujemy. Szanowni państwo radni, czy ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie poznamy stanowiska poszczególnych komisji. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów, przewodniczący pan Jan Pilarski. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Jakie jest stanowisko Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych? Przewodniczący pan Dawid Stachowski. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący pan Waldemar Tucholski. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo radni, znamy stanowiska komisji. Przechodzimy teraz do przegłosowania proponowanego projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Bardzo państwu dziękuję. Przejdziemy teraz, szanowni państwo, do punktu kolejnego, 10. To jest ten punkt dodany. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr 19/138/16 Rady Gminy Radomin z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat. I panią Annę Chys proszę o przedstawienie nam tego projektu uchwały.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 68 ustęp 1b1i ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może określić warunki udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych. W przedmiotowej uchwale dokonano zmiany polegające na wskazaniu, iż bonifikaty mogą zostać zastosowane przy zbyciu lokali usytuowanych w budynkach wybudowanych przed 31 grudnia 1970 roku. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zrewidowania zasad zbywania nieruchomości będących mieniem komunalnym gminy Radomin. W związku z takim stanem podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. Proszę o pozytywne rozpatrzenie uchwały. Dziękuję. Tak, Pani Aniu, to tylko tak, żeby na to zwrócić mieszkańcom uwagę. To znaczy tak, wysokość bonifikat nie ulega zmianie, tak? Tak, nie ulega 32%, 40%. Tak. Tak, natomiast ulega zmianie tylko rok wybudowania budynku komunalnego. Tak. I przypomnijmy, że to jest w tej chwili po dacie 31 grudnia 1970 roku. Wszystkie budynki wybudowane przed 31 grudnia 1970 roku mają możliwość uzyskania bonifikat. Czyli to jest ważne, przed. Tak, przed. Dobrze, to w takim razie dobrze. To tu już mamy to wyjaśnione. Szanowni Państwo Radni, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Bardzo dziękuję. Stanowiska poszczególnych komisji. Tak? Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów, przewodniczący pan Jan Pilarski. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Jakie jest stanowisko Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych? Przewodniczący pan Dawid Stachowski. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Jakie jest stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska? Przewodniczący pan Waldemar Tucholski. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, znamy stanowiska poszczególnych komisji. Przejdziemy teraz do przegłosowania proponowanego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2022 rok. I tutaj bardzo proszę o przedstawienie nam tego projektu panią skarbnik Annę Gutkowską. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy Radomin w sprawie budżetu gminy na 2022 rok. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 34/284/21 Rady Gminy Radomin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 24 358 111,90 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18 096 695,51 zł, dochody majątkowe w kwocie 6 261 416,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 27 687 347,58 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 19 147 931,19 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8 539 416,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 3 329 235,68 zł zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 015 000, wolnych środków w wysokości 1 051 235,68 zł. Paragraf czwarty otrzymuje brzmienie. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf piąty otrzymuje brzmienie. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 066 235,68 zł, rozchodów w wysokości 737 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
W paragrafie 6 punkt 1 i 6 otrzymują brzmienie. I tak, punkt 1. Dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6. Punkt 6. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 368 992 zł 57 groszy zgodnie z załącznikiem nr 10. W paragrafie 7 punkt 1, 2 i 3 oraz 6 otrzymują brzmienie. I tak. Punkt 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 439 389 zł i 20 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a. Punkt 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 439 389 zł i 20 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3b. Punkt 3. Ustala się dochody w kwocie 80 032 zł 94 grosze z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 032 zł 94 grosze na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Punkt 6. Ustala się dochody w kwocie 74 384 zł 67 groszy oraz wydatki w kwocie 74 384 zł 67 groszy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 11. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 737 000 zł, pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 278 000 zł. W paragrafie 9 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Upoważnia się wójta gminy Radomin do zaciągania zobowiązań, zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 737 000 zł, zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 278 000 zł. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radomin. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Proszę o rozpatrzenie projektu uchwały. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu budżetu? Nie widzę. W takim razie bardzo pani skarbnik, bardzo dziękuję. Poznamy stanowiska poszczególnych komisji. I tak, jakie jest stanowisko Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów? Przewodniczący pan Jan Pilarski. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Stanowisko Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Przewodniczący pan Dawid Stachowski. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący pan Waldemar Tucholski. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo radni, przejdziemy teraz do przegłosowania proponowanego projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Bardzo państwu dziękuję. Przejdziemy teraz do kolejnego punktu, punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Radomin na lata 2022-2033. O przedstawienie tego projektu proszę panią skarbnik Annę Gutkowską. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Radomin na lata 2022-2033. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 34/285/21 Rady Gminy Radomin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radomin na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Radomin na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
Punkt drugi, załącznik nr 2, wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2033 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radomin. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o rozpatrzenie projektu uchwały. Tak, jak szanowni państwo pamiętacie, jeżeli zmienia się uchwała budżetowa, to również zmienia się wieloletnia prognoza finansowa, a więc jedno z drugim się zawsze łączy, tak? Dokładnie. Czy tutaj w tej sprawie jednak są może jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie pani skarbnik, bardzo dziękuję. I przejdziemy do stanowisk poszczególnych komisji. Tak, stanowisko Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, przewodniczący pan Jan Pilarski. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Jakie jest stanowisko Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych? Przewodniczący pan Dawid Stachowski. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska? Przewodniczący pan Waldemar Tucholski. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo radni, przejdziemy teraz do przegłosowania proponowanego projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu, czyli zgłaszanie interpelacji i zapytań. Bardzo proszę. Najpierw patrzę tu w stronę naszych radnych, w stronę państwa sołtysów. No to w takim razie ja. To znaczy tak, z tego co tu wiem, pani kierownik, pani Klaudia Lipińska-Kilińska poinformowała mnie, że przyszła odpowiedź w sprawie takiej, która kiedyś tu była poruszana na jednej z poprzednich sesji Rady Gminy w Radominie odnośnie przejścia dla pieszych, tak? I bym poprosił teraz pani kierownik o przedstawienie nam tej odpowiedzi, żeby ta sprawa była tutaj znana i państwu radnym, państwu sołtysom, no i też przy okazji, że tejże sesja jest transmitowana, żeby też społeczeństwo też wiedziało, jak ta sprawa wygląda. Dzień dobry, szanowni państwo, zgadza się, przyszła odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego od Marszałka Województwa. Myśmy zimą tego roku kierowali kolejne pismo do takiego szerokiego kręgu, bo i do Zarządu Dróg Wojewódzkich, i do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ale wszystkie te pisma zostały skierowane do właściwej instytucji, czyli do zarządu do Marszałka Województwa i w odpowiedzi po raz kolejny otrzymaliśmy taką informację, że zarządca drogi nie przewiduje, nie widzi powodu, dla którego urządzić to właśnie przedmiotowe przejście dla pieszych z uwagi na wcześniejsze oględziny, które były spowodowane wystosowaniem też przez naszą gminę pisma do zarządcy drogi o urządzenie takiego przejścia dla pieszych w roku już 2018. I w 2018, ażeby przygotować się do wystosowania odpowiedzi dla gminy, marszałek województwa zarządził takie oględziny tutaj sytuacji na miejscu w wyniku tej wizji lokalnej. Jakby ustalono, postanowiono, że zbyt bliska odległość wchodzi w grę tego kolejnego przejścia dla pieszych przedmiotowego właśnie na wysokości banku spółdzielczego. Przepraszam, może wejdę w słowo, ale tak może nie każdy jest zorientowany, o czym mówimy, tak sobie pomyślałem. Tu chodzi o Radomin, o drogę wojewódzką z kierunek Golub Dobrzyń, Rypin i tu mamy jedno przejście z sygnalizacją świetlną tutaj w pobliżu skrzyżowania przy kościele i teraz jeszcze nam chodziło o kolejne przejście dla pieszych w kierunku na Rypin, tak? Tak, na wysokości banku spółdzielczego. Tak, gdzieś tam. Dla bezpieczeństwa, wygody, czy to dzieci tutaj przekraczających tę drogę wojewódzką właśnie w centrum miejscowości. I my co jakiś czas monitorujemy, zwracamy się z takimi prośbami do zarządu dróg, do Urzędu Marszałkowskiego. No i teraz ta najnowsza odpowiedź powołuje się na ustalenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2018 roku, gdzie to stwierdzono, że odległość tego
planowanego kolejnego przejścia dla pieszych jest zbyt bliska w stosunku do sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych, które znajduje się tutaj obok kościoła. Generalnie my co jakiś czas próbujemy zwrócić się z taką prośbą o rewizję jakby swojego podejścia, swojego stanowiska marszałka województwa, ale widzimy, że jakby argument jest cały czas kluczowy i ten sam, to znaczy zbyt bliska odległość. I tyle na tę chwilę tutaj mogę przekazać. Myśmy tę ponowną prośbę o zrewidowanie jakby tego stanowiska, o pozwolenie na przygotowanie tego przejścia wystosowali w zimą tego roku, bo pod koniec z lutego lub na początku marca, wydaje mi się, że to 3 marca był, no po dość długim czasie oczekiwania otrzymaliśmy odpowiedź, ale nadal ta odpowiedź jest w tym samym tonie co poprzednie. Mogę zobowiązać się do tego, że po raz kolejny wystosujemy taką prośbę, zobaczymy, czy będzie wówczas możliwość otrzymania takiej wprost pozytywnej odpowiedzi. Dobrze, jeszcze tak słów parę dorzucę. To znaczy tak, i do mnie, i do tutaj państwa radnych z Radomina, wiem, że do pracowników też urzędu, przynajmniej część mieszkańców tej strony, tutaj tej strony mieszkańców tej kolonii od strony tutaj Rypina, właśnie zwracała się tutaj z taką prośbą o załatwienie tej sprawy. Przede wszystkim to są, może nie wszyscy, ale przede wszystkim to są ci mieszkańcy, którzy mają dzieci szczególnie i te dzieci, które uczęszczają właśnie do przedszkoli, do szkół, albo właśnie te dzieci są zaprowadzane przez rodziców, to oni widzą tę potrzebę. Tu głównie chodzi o względy bezpieczeństwa. Ten argument rzeczywiście jest tutaj cały czas podnoszony, tak jak pani kierownik mówi, że no drugie przejście wiązałoby się z tym. To znaczy oni mówią tak, że teraz jest lepiej, dlatego że jeżeli nie ma drugiego przejścia, to mieszkaniec, który załatwia tu różne sprawy w sklepach, w instytucjach, może przechodzić tak naprawdę, gdzie mu jest wygodnie, tak? Drugie przejście dla pieszych by wiązało się z tym, z pewnym ograniczeniem tej swobody, że albo przechodzimy jednym przejściem dla pieszych, albo wtedy tym drugim ewentualnym gdzieś tam zlokalizowanym przy przystanku, przy banku. I to jest jakiś tam, na pewno jakiś argument, który tej wygody, tak, który jest podnoszony. Ja z kolei też na to patrzę w ten sposób. To znaczy tak, od strony Golubia, jeżeli chodzi o ten element bezpieczeństwa, który jest ważny, ruch cały czas wzrasta, natężenie ruchu wzrasta. Od strony Golubia do Brzynia jesteśmy, że tak powiem, tutaj moim zdaniem zabezpieczeni w miarę dobrze, bo najpierw są zakręty, które, no oczywiście ograniczenie prędkości też, teren zabudowany, znaki drogowe, ale też te zakręty, które no jednak skutecznie zmuszają kierowców do zmniejszenia prędkości. Później mamy tutaj od strony Golubia do Brzynia przejście dla pieszych, sygnalizacją, jeżeli samochód się tam zatrzyma, jest pod górką, zanim on ruszy, no to on nie rozpędzi się, tak? On musi, to wymaga, akurat przez to centrum sobie tutaj przejedzie. Ja widzę to zagrożenie od drugiej strony, od strony Rypina, gdzie mamy ten zakręt i wtedy od zakrętu mamy właściwie prostą nitkę, tutaj przez, właściwie dopiero przejście dla pieszych. Tutaj za nami to przejście dla pieszych zmusza do zmniejszenia prędkości. Oczywiście mamy znak teren zabudowany, mamy ograniczenie prędkości do 40 km i gdyby to było przestrzegane zawsze, to nie widziałbym żadnego problemu. Tylko właśnie problem pojawia się czasem, kiedy to ograniczenie prędkości nie jest przestrzegane. I tu ja mam na myśli przede wszystkim te pory ranne albo popołudniowo-wieczorowe. Tak, wtedy to bywa różnie. No i tu jest jeszcze ten argument taki, na przykład teraz w wakacje tego tak nie widać, bo dzieci nie chodzą do szkoły, do przedszkola też nie. To natężenie pieszych, rowerzystów jest no, małe, znikome. Natomiast kiedy zaczyna się rok szkolny, bardzo dużo osób, nie tylko dorosłych, ale właśnie ja tutaj patrzę od tej strony dzieci, młodzieży, dzieci, no próbują przechodzić, tak? Próbują przechodzić z lewej na prawą, z prawej na lewą stronę. No i teraz kierowca, który jedzie samochodem, nawet jeżeli jedzie nie za szybko, nie zawsze może prawidłowo zareagować, no bo ten pieszy może mu wejść na jezdnię z jednej i z drugiej strony. Przejście dla pieszych no zmusza, jednak wiemy, że na przejściu dla pieszych to pieszy ma
pierwszeństwo. No tutaj w tym piśmie podnoszony też był argument, że na przejściach dla pieszych też dochodzi do wypadków. Także tak, że to też nie jest tutaj jakimś stuprocentowym zabezpieczeniem. Mi to przyszedł pani Klaudio taki do głowy jeszcze jeden pomysł. Jeżeli nie chcą nam dać tego przejścia dla pieszych, może ono nie jest aż tak potrzebne, to może coś innego. To znaczy, gdyby w wielu miejscowościach, tu nawet nie chodzi o jakieś miasta, ale miejscowości, przez które się przejeżdża, niektóre znaki są podświetlane albo w sposób taki światło takie pulsacyjne, tak. Albo po prostu jest ten znak oświetlony. No, światłem czerwonym non-stop. Mhm. I zarządy dróg wiem, że na przykład umieszczają takie solary, które są podłączone do takiego znaku i wtedy na przykład to ograniczenie prędkości do 40 świeci się cały czas. No wiadomo, jak mocne słońce świeci, to może nie ma efektu, ale pochmurno to już tak, wieczorem też, rano tak samo. Mhm. Może w tą stronę. Gdybyśmy na przykład taki w tam jakiejś przyszłości złożyli taki pomysł, proszę. Tak. Aha, a tutaj pan radny mówi na przykład właśnie, to też jest jakaś taka forma dodatkowego bezpieczeństwa, komunikator, ta buźka, tak? Która albo na przykład wyświetla się z jaką prędkością, kierowcy z jaką prędkością jedzie, że na przykład 40 buźka no, uśmiechnięta albo buźka tam jakaś skrzywiona. No, coś dziękujemy takiego, za tak? taką sugestię. W takim razie w kolejnym piśmie podniesiemy jakby tę możliwość lub urządzenia przejścia dla pieszych. Jeżeli to się nie spotka z aprobatą, to zaproponujemy alternatywne rozwiązanie właśnie w formie możliwości montażu takiego pulsacyjnego znaku, tak, bądź też na przykład coś takiego, pomiaru. Nie? Tak, dobrze. To jest jakiś tam na pewno jakiś pomysł, jakieś wyjście, bo ta nasza strona, no i bardzo dobrze, ta nasza strona tutaj Radomina od centrum w stronę na Rypin ładnie nam się rozbudowuje po jednej, po drugiej stronie, szczególnie po tej jednej. Wszystko tam się przesuwa w stronę tego zakrętu na Rypin. Być może kiedyś mieszkańcy będą widzieli potrzebę i będą nas naciskali, żeby było jakieś przejście dla pieszych, które trzeba będzie pociągnąć dalej, gdzieś tam być może kolejne powstaną domy. Także na pewno to osiedle, które tu, tam się rysuje, będzie sprawiało, że to zagrożenie na tej drodze tam będzie, szczególnie dla pieszych, tak? Pieszych, rowerzystów, ale szczególnie piesi. Tam praktycznie nie ma pobocza, te buki ciągle tam rosną i ja to zagrożenie cały czas widzę. Także może właśnie w tą stronę pójdziemy, to też na pewno w jakiś sposób poprawi bezpieczeństwo. A zresztą ja sobie tutaj nawet wynotowałem, że oni nam dziękują. Ja Państwu zacytuję. Za zainteresowanie się aspektem bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej. No to skoro tak nam dziękują za to zainteresowanie, to niech to pokażą. Tak sobie pomyślałem, że to by było dobrze. Może właśnie taki aspekt. A jeszcze panie przewodniczący, przerwę, bo właśnie tutaj pan wójt sugeruje, że może warto, tak jak my już się pochylamy powoli nad prognozami i nad przygotowaniem budżetu na lata kolejne, może rzeczywiście to jest dobry moment, ażeby już wystosować taką prośbę, dlatego że Zarząd Dróg też będzie przygotowywał swój budżet na rok kolejny. Panie wójcie, bardzo dziękuję. Większa szansa, czujność jest tutaj, także tak. Tak, właśnie. dziękuję również za sugestie. Myślę, że w takim razie w najbliższym czasie wystosujemy taką prośbę, zapytania, żeby mieli już taki sygnał, że jest taka potrzeba, konieczność i żeby mogli się do tego też finansowo przygotować. No na pewno tak. Dobrze. Pani kierownik, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Myślę, że w jakiś sposób tutaj wiemy teraz, jaka jest sytuacja i w jakim punkcie jesteśmy. Dobrze, to ja bym miał, jeżeli chodzi o tę sprawę, tyle. Jeszcze popatrzę tutaj, czy ktoś sygnalizuje jakieś pytania. Nie. Jakiejś sprawy nie widzę. W takim razie tak, szanowni państwo, zgłaszane interpelacje były. Odpowiedź też była. Przechodzimy do punktu 15, czyli wolne wnioski i zakończenie później obrad sesji. Czy ktoś chciałby zabrać, ja też mam tutaj w sumie dwie takie sprawy. Ale oczywiście ja na końcu, a państwo bardzo proszę, kto pierwszy, tak?
Dobrze, bardzo proszę, pan Jan Pilarski. No, dziękuję. Panie wójcie, chciałbym bardzo podziękować panu wójtowi, pracownikom gminy za po prostu za projekt, za wszystko, że tak zostało to wszystko w tym Polskim Ładzie. Za szosy wykonane w miejscowości Jakubkowie. Odbiór techniczny już był, oficjalny będziemy dopiero robić, ale już po prostu nie mogę się powstrzymać od podziękowań. I bardzo dziękuję za bardzo trzy odcinki w imieniu swoim i oczywiście mieszkańców Jakubkowa, nie? Bardzo trzy odcinki szosy, co są zrobione w jednym projekcie. Bardzo dobrze widocznie ten projekt był skonstruowany po prostu zgodnie z prawem i zasadami, że zostały trzy drogi wykonane w jednej miejscowości Jakubkowo na ten. I chciałbym jeszcze raz podziękować i oczywiście chciałbym poinformować mieszkańców, bo jako jestem radny i Łupki Jakubkowo-Szczutowo, że będziemy teraz się skupiać, oczywiście cały czas z myślą jesteśmy o drodze na przykład Łupki-Szczutowo. Z tego co wiem, zostały tam, były problemy z przejazdem, bo ta droga nie była nasza gminna i w tej chwili już jest wykupiona przez gminę ten odcinek i będziemy mogli po prostu składać programy w przyszłościowo, żeby móc i ten odcinek połączyć Szczutowo-Łupki. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie radny. No wszyscy się cieszymy, że droga jest i niech służy jak najdłużej. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Jeszcze muszę podziękować tak? moim kolegom i koleżance radnym, nie? Że bardzo wspierali mnie w tej całej inwestycji i oczywiście ja oczywiście wspieram w ich po prostu inwestycjach, bo w naszej gminie są potrzebne wszędzie drogi, nie tylko w jednej miejscowości, ale wszędzie, nie? Jeszcze raz dziękuję radnym. Panie radny, bardzo dziękuję. Mądra konkluzja. Drogi są wszędzie i mamy ich coraz więcej. Bardzo proszę, pan Bartłomiej Rutkowski. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Korzystając z okazji, że jesteśmy w tak szerokim gronie, w imieniu własnym, jak i zarządu i druhów wszystkich członków OSP Płonne, chciałbym zaprosić państwa tutaj zebranych, jak i mieszkańców naszej gminy i ościennych również miejscowości na grillowanie z OSP w miejscowości Płonne. OSP Płonne zostało tutaj, jest inicjatorem tutaj tego spotkania. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął pan poseł, pan Mariusz Kałużny. Miejmy nadzieję, że w piątek, czyli to już jutro o 16:00 uda się nam spotkać wszystkim w miłej atmosferze, przy dobrej pogodzie, no i będzie nam dopisywała dobra aura, no i wzajemnie uda się nam spędzić miło bardzo czas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Bardzo proszę. Tak, pan wójt, bardzo proszę, panie wójcie. Jeszcze panie przewodniczący, korzystając z okazji, chciałem bardzo serdecznie podziękować, nawiązuję tutaj do inscenizacji Powstania Warszawskiego, grupie teatralnej Kurtyna, sponsorom i wszystkim osobom, które były zaangażowane, aby powstała taka piękna inicjatywa i piękne przedstawienie. Jeżeli mogę prosić, to chciałbym też, żeby zabrał głos Sławomir Rożek i żeby nam opowiedział kilka słów o tym temacie. Bardzo proszę, panie Sławku. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Dziękuję panu wójtowi za docenienie naszego trudu. Drodzy państwo, króciutko może. Jestem bardzo wdzięczny, że drugi raz z rzędu ta inscenizacja mogła wybrzmieć w gminie Radomin. Tym razem trochę większym echem. Rok temu tą inscenizację wykonaliśmy przed kościołem parafialnym w Radominie. Teraz przenieśliśmy ją do Parku Podwórskiego przy naszym gminnym boisku. Serdeczne podziękowania, tak jak pan wójt tutaj już powiedział, na ręce wszystkich, którzy się przyczynili do tego wydarzenia, dla pana Dawida, dla wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, dla młodzieży i dla dorosłych, którzy uczestniczyli, grali jako aktorzy w tym przedstawieniu. Dziękujemy też sponsorom, bo oprócz tak naszych środków własnych, środki finansowe, że tak powiem, wyłożyły na to wydarzenie firma Mardar i firma Hetman z Olszówki, także nam tutaj pomogły. Też spotkaliśmy się z takim dobrym odzewem mieszkańców.
i okolicznych firm usługi, że tak powiem, w ramach współpracy za darmo wykonali dla nas fryzjerzy, elektrycy, a mieszkańcy na przykład pomogli nam w ten sposób, że nie musieliśmy ciągnąć prądu gdzieś przez 500 metrów, tylko z najbliższych zabudowań. Tutaj wielki ukłon dla państwa Cipkowskich, którzy mieszkają obok tego parku i pozwoli nam skorzystać z ich podłączenia. Takie wszystkie małe rzeczy złożyły się na to, że powstało, myślę, że bardzo fajne wydarzenie. Myślę, że na pewno na skalę powiatu bardzo, bardzo duże, a na pewno już tutaj w naszym zasięgu. Cieszymy się, że się spotkało z tak pozytywnym odzewem. Tutaj mi było ciężko ocenić, bo byłem gdzieś z przodu, no ale tak z relacji widzów wynika z tego, że było około 400-500 osób, więc jak na nasze realia to jest bardzo dobry wynik. Nad całością, nad bezpieczeństwem czuwało OSP Radomin, także w kierunku chłopaków z OSP też wielkie podziękowania. No i myślę, że też grupa pirotechników, która była obecna, grupa Thunder, też tutaj wzbogaciła ten występ. Dziękuję wszystkim za przybycie, dziękuję za te dobry odzew po. No i obiecujemy, tutaj już mamy pomysły z panem Dawidem, jak w przyszłym roku urozmaicić to, rozbudować to wydarzenie. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy, żeby to było wydarzenie cykliczne, no i żeby ono czujemy, że w stosunku do poprzedniego roku zrobiliśmy krok naprzód i chcielibyśmy, żeby to z roku na rok to wydarzenie się rozrastało i było coraz większe. Mamy tutaj poparcie pana wójta, mamy poparcie takie ogólnie społeczne, bo generalnie odbiór był dobry, więc dziękujemy za to wszystko i obiecujemy, że będziemy w przyszłości działać więcej. Skorzystając jeszcze z tego, że jestem przy głosie, chciałbym podziękować państwu sołtysom i wszystkim, którzy wzięli udział i przyczynili się do organizacji 13. turnieju Sołec. Szczególne podziękowania dla sołectwa Rodzone, dla sołectwa Płonnej, dla sołectwa Radomin, tych drużyn, które wzięły udział w turnieju. Wykazały się niebywałym tutaj hartem ducha, mimo upalnej pogody. Wszyscy uczestnicy walczyli do końca. Dzięki fajnej współpracy z OSP Płonnej i z Kołem Gospodyń z Płonnego udało się stworzyć naprawdę, myślę, że miłą, przyjazną atmosferę podczas turnieju. Oprócz samego turnieju były atrakcje też dla dzieci, przygotowane przez nas i ze strażaków z OSP. No i gratuluję sołtysowi z Radomina, no bo po raz trzeci z rzędu, po raz kolejny sołectwo wygrało. I tak jak obiecaliśmy, chcemy kupić kolejny puchar, bo puchar przechodni po raz kolejny ląduje w sołectwie Radomin. Był to też wyjątkowy turniej, bo po raz pierwszy był rozgrywany w sołectwie Płonne i myślę, że naprawdę pozytywne wydarzenie, ale tym razem sportowe. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, gratulacje od nas wszystkich. Też mam taką nadzieję, że właśnie to widowisko plenerowe będzie stanie się właśnie takim elementem cyklicznym, takim znakiem rozpoznawczym też naszej gminy. Gratuluję również sportowcom z naszej gminy, zwycięzcom i wszystkim tym, którzy brali udział w turnieju sołectw. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, tak? Tak, bardzo proszę, bardzo proszę. Też bym chciał bardzo podziękować za piękne szosy w Jakubkowie w imieniu jako sołtys i mieszkańców. No, szosy bardzo piękne mamy teraz, także bardzo dziękuję bardzo. Aha, tak, proszę. Bardzo proszę panie sołtysie. Przyczyniam się do podziękowań, bo tak widzę, że wszyscy dziękują, to ja też podziękuję, że pan wójt dotrzymał słowa, bo obiecamy, że w okresie wakacji ten nacyk będzie zrobiony, no i super, jest zrobiony. Także proszę, żeby tam, jak pan wójt tego zbawiał, dalszą część naszej wioski tam jeszcze też sprawdzać, bo naprawdę jest teraz elegancko, tam się jeździ i nie ma tej kurzawy, jak zawsze była, jak tej głowy tam nie było. Także proszę o dalsze części. Na ten temat panu wójtem będę już rozmawiał i tam zobaczymy, co się zmieni. Dziękuję bardzo. No i dziękuję jeszcze panu dyrektorowi, bo faktycznie ten turniej się odbył. Super było, był mój wnuk. Był bardzo zadowolony, że taka uroczystość się tu odbywa. No i tam wszystko zobaczył, więc straży tam też pokaz był. Także naprawdę coś się dzieje i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
Tak, jeszcze ktoś z panów? Tak, bardzo proszę. W imieniu... Troszkę bliżej mikrofon, tak? W imieniu sołectwa Gaj chciałem podziękować za tak piękne asfalty, jakie mamy położone, bo nikt się nie spodziewał takich dróg, że będziemy jeździć po takich szosach. I w sprawie tego autobusu by trzeba ustalić jakieś konkretne, którą trasą będzie jechał, jakieś przystanki. By trzeba po prostu przejechać i sprawdzić to. Ktoś z gminy i ja bym pojechał i byśmy ustalili, gdzie to by można zrobić ten przystanek dla dzieci. I czy będzie jechał w stronę Wilczewa, czy w stronę od Piórkowa przez Gaj. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby tutaj z panów sołtysu zabrać głos? Wyczerpaliśmy, tak? Dobrze. To jeszcze może ja takie dwie informacje. Tak, czy pan wójt jeszcze coś? Tak, to bardzo proszę, panie wójcie. Bardzo podoba mi się pana sołtysa pomysł, żeby wykorzystać te nowe drogi, które żeśmy teraz zrobili. I jestem bardzo pozytywnie za tym, aby autobus wracając z dziećmi w Piórkowie już skręcił w nowo wybudowaną drogę i przejechał przez Gaj, zabrał stamtąd te dzieci, żeby te dzieci nie musiały iść do przystanku do drogi powiatowej. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Dobrze, to w takim razie jeszcze ja tutaj dwie sprawy, tak? Tak. Tak. Też. To zacznę od pierwszej sprawy. Szanowni Państwo Radni, mamy zaproszenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Gminy... może tak przeczytam. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Gmina Radomin organizują w dniu 15 września 2022 roku o godzinie 10, to jest czwartek, w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. 26. konferencję historyczną na temat zdjęł w ziemi dobrzyńskiej, na którą serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo Radni, są zaproszeni oczywiście wszyscy radni. Jeżeli ktoś z Państwa, ja może powtórzę, kiedy to by było. 15 wrzesień, godzina 10, czwartek, to jest czwartek, w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Bo jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby być na tej konferencji, to po prostu musimy to zgłosić, tak? Do organizatorów. Gmina Radomin oczywiście też jest tutaj współorganizatorem, ale firmuje to wszystko stowarzyszenie i oni chcą wiedzieć już prędzej, tak? Z pewnym wyprzedzeniem. Także moja prośba byłaby do Państwa taka, jeżeli Państwo byście chcieli być na tej konferencji, to bym chyba poprosił do właśnie. Do pani Kasi Szpiankowskiej, do sekretariatu naszego urzędu. Gdybyście już podjęli decyzję dzisiaj, to nawet dzisiaj zadeklarować się, bo tam musimy wysłać taką kartę zgłoszeniową, tak? I od razu byśmy wszystkich tych, którzy chcą być, to byśmy zgłosili jednym mailem czy jednym pismem. Dzisiaj lub jutro, może tak, dzisiaj co mamy? Czwartek, jutro piątek, to do piątku, dobrze? Tak, żeby oni wiedzieli z pewnym wyprzedzeniem. Gdyby ktoś z Państwa chciał brać w tym udział, zapraszamy. Trzeba tylko to zgłosić tutaj do naszego urzędu, do sekretariatu, do pani Katarzyny Szpiankowskiej. To byłaby taka pierwsza informacja. To jest konferencja historyczna, powtórzę, z dziejów ziemi dobrzyńskiej, a to ona jest cykliczna, co roku jest w innej gminie, w innej miejscowości. A ta konferencja obecna dotyczy naszej gminy, tak? Jest organizowana w naszej gminie, w Ośrodku Chopinowskim na terenie naszej gminy i dotyczy naszej gminy. Dlatego o tym tutaj wspominam. Szanowni Państwo, i jeszcze jedna, myślę też miła, no nie myślę, wiem, miła sprawa. Zaproszenie na dożynki 2022. Szanowni Państwo, oczywiście wszyscy jesteście Państwo zaproszeni na te dożynki. I tutaj siedzący radni, sołtysi, urzędnicy, pracownicy, mieszkańcy, szczególnie rolnicy. Oczywiście to jest skierowane, to jest święto typowo rolnicze i bardzo by było nam wszystkim miło, gdybyście Państwo rolnicy wzięli w nim udział. Zaraz tutaj przeczytam Państwu te najważniejsze informacje, żebyście Państwo wiedzieli, ale oczywiście zapraszamy wszystkich. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
Czy to mieszkańców naszej gminy, czy każdego, który ma ochotę i będzie wtedy w pobliżu. Szanowni Państwo, nasze dożynki gminne odbędą się w dniu 3 września 2022 roku. To jest sobota. Pan wójt specjalnie wybrał ten dzień, bo tego dnia nie będzie padało. I jeszcze mamy później niedzielę, a więc dzień wolny. To też może być dla niektórych ważne. Na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Dulsku. W tym roku Dulsk zaprasza i jest gospodarzem miejsca. No i Szanowni Państwo, zbiórka wszystkich o 12.45, o 13.00 uroczysta msza święta. Myślę, że mamy za co dziękować Panu Bogu, bo plony w tym roku były bardzo dobre, przynajmniej tutaj na terenie naszej gminy. Przemarsz korowodu dożynkowego później na już tutaj na teren uroczystości dalszych. Oczywiście jak zawsze otwarcie dożynek, powitania, przemówienia okolicznościowe, konkursy gry i zabawy, rozstrzygnięcie konkursów. Tutaj też może wspomnę wieniec dożynkowy, piękny ogród, witaż dożynkowy. Witaż chyba jest po raz pierwszy, tak mi się wydaje, nie? W każdym bądź razie będzie rozstrzygnięcie tych konkursów. Loteria dożynkowa oczywiście jest przewidywana jak najbardziej. No i od godziny 19 zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu Po prostu Band. Także zapraszamy bardzo serdecznie tu wszystkich w imieniu oczywiście organizatorów. Państwo znajdźcie czas, przyjedźcie. Jest okazja, żeby spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, spędzić miło czas. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. To by były te wszystkie chyba najważniejsze sprawy. Jeżeli chodzi o termin następnej naszej sesji, to będzie chyba takim tradycyjnym terminem, czyli wrzesień, mniej więcej po 20 gdzieś tam około, albo ostatnie, no nie wiem, tam nie patrzyłem w kalendarzu, ale po 20 któryś tam podejrzewam wrzesień, czyli to będzie kolejna nasza sesja. Tutaj oczywiście w sali posiedzeń Rady. Wyczerpaliśmy wszystkie punkty. Szanowni Państwo, zamykam obrady 42. sesji Rady Gminy w Radominie. Dziękuję bardzo.